Zadanie dziewiąte. Prosto o równaniach y równa się 2m plus 8 razy x plus 2 oraz y równa się 2 trzecie x plus 10 są równoległe dla m równego. Każda prosta może być opisana wzorem y równa się ax plus b. To jest postać kierunkowa prostej. Żeby dwie proste były do siebie równoległe, to musi być spełniony pewien warunek. Otóż ich współczynniki kierunkowe muszą być identyczne. Współczynniki kierunkowe, czyli te wartości, które stoją przy x. I teraz my wiemy, że współczynnik kierunkowy jednej z tych prostych, tutaj, on ma wartość 2 trzecie. Natomiast współczynnik kierunkowy drugiej prostej, czyli tutaj, to jest wartość, która wynosi 2m plus 8. No bo ten współczynnik kierunkowy każdej prostej to jest cała wartość, która stoi przy x. No otóż wiemy, że aby dwie proste były do siebie równoległe, to ich współczynniki kierunkowe muszą być identyczne. Dlatego w tym przypadku prawdziwa jest następująca równość. 2m plus 8 jest równe 2 trzecie. Otrzymaliśmy takie równanie, które teraz musimy rozwiązać, czyli niewiadome zostają na lewej stronie, wiadome przenosimy na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku, czyli otrzymujemy tutaj 2 trzecie odjąć 8. I teraz tutaj zapiszę 2 trzecie, natomiast ósemkę zamienię na ułamek zwykły w taki sposób, żeby w mianowniku była trójka. Czyli tutaj zapiszę, no właśnie, nie 23, tylko oczywiście 24 trzecie. I teraz tą prawą stronę równania muszę uprościć. Zapiszę tutaj to w następujący sposób. W liczniku zapiszę 2 odjąć 24, mianownik pozostaje 1 i on jest równy 3. Zatem 2m jest równe minus 22 trzecie. I teraz powinnam obustronnie podzielić przez wartość, która stoi przy niewiadomej. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzielenie to jest dokładnie to samo, co mnożenie przez odwrotność. Dlatego mogę tutaj zapisać, że mnożę obustronnie przez 1/2. Na tej podstawie otrzymuję tutaj m równe minus 22 szóste. Przy czym licznik i mianownik mogę podzielić przez 2, dzięki czemu otrzymuję tutaj m równe minus 11 trzecich. Czyli dla m równego minus 11 trzecich będzie to odpowiedź B. Te dwie proste będą do siebie równoległe. Sprawdźmy, jak wygląda wartość tego współczynnika drugiego, czyli współczynnika m. Tak? Postawimy tutaj najzwyczajniej w świecie pod m minus 11 drugich, dzięki czemu ja tutaj otrzymuję 2 razy minus 11 trzecich dodać 8, czyli A2 to jest równe minus 22 trzecie plus, no i tutaj zapiszemy sobie 24 trzecie, czyli zamieniłam po prostu ósemkę na ułamek niewłaściwy, dzięki czemu otrzymuję tutaj w liczniku minus 22 plus 24, mianownik pozostaje bez zmian. Na tej podstawie wiem, że ten współczynnik kierunkowy tej prostej tutaj ma wartość 2 trzecie, czyli zwróć uwagę, że dokładnie jest taki sam jak współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej, czyli warunek, o którym sobie rozmawialiśmy, został spełniony. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych moich filmów, które publikuję z zakresu arkusza numer 4. Jeśli jeszcze nie widziałeś i nie widziałaś innych moich filmów z zakresu arkuszy maturalnych, to serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga ilonabednarska.pl. Tam znajdziesz wiele zadań zarówno z zakresu matury podstawowej, takich typowo maturalnych, jak również z zakresu innych działów ze szkoły średniej.